Cześć wszystkim i witam was w kolejnym już odcinku z Twierdzy Krzyżowiec, kampanie historyczne. Kontynuujemy pierwszą kampanię, misją czwartą, Crack the Chevalerie, oblężenie Arka. W dalszym marszu na południe pomniejsi emirowie zgadzają się na daninę, jakiej żądają krzyżowcy. Pierwszym punktem oporu jest miasto Arka, które nie chce się poddać. Główne siły armii oblegają Arkach. Lecz nasi ludzie tracą motywację do działania. Rozpocznij budowę nowego zamku, Crack de Chevalier, i zacznij ważyć piwo, aby podnieść morale wojsk. W okolicy pojawiły się duże oddziały bandytów, które mogą okazać się zagrożeniem. No, to tak jak ta misja z wężem, gdzie mieliśmy pędzić piwo po to, by wąż nam pomógł. Coś w tym stylu. Zobaczmy podpowiedzi. Jeśli zbudujesz swój zamek na prawym zboczu wzgórza, w pobliżu oazy uprawy chmielu będzie znacznie szybciej dawać plony. Wznoś budynki w dużych odległościach od siebie, aby chronić je przed rozprzestrzeniającym się pożarem. Nie buduj karczm, jeśli nie chcesz zużywać zapasów piwa, które musisz gromadzić. Ile tego piwa mam zgromadzić? 50. Myślę, że jesteśmy w stanie to na spokojnie ogarnąć i prowadzić też karczmy. No dobra, to przejdźmy do misji i zobaczmy, czy uda nam się to wszystko ogarnąć. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. I słuchajcie, gra teoretycznie by nas prosiła o to, żeby zbudować zamczysko tutaj. I w sumie tak też zrobimy. Zbudujemy się na górce. Myślę, że będzie nam się łatwiej bronić. Zbudujemy spichlerz standardowo, tak jak mam to zwyczaju robić na moich odcinkach. Rozwiniemy sobie od razu nieco skład zapasów. Mamy tutaj targowisko. Bardzo fajnie. Możemy kupować drewno. Super. To już mamy bardzo dużo. Ok, na początek 8 chatek drwala, kilka domków, myślę, że możemy też zbudować trochę niefortunne miejsce na te domki. No dobra, mniejsza o to. Spróbujmy w takim razie zacząć wydobywać kamień czy żelazo. Żelazo możemy wydobywać, możemy sprzedawać żelazo, także bardzo chętnie zacznę wydobywać żelazo. Dokupmy drewna, fajnie by było ruszyć z kopyta. Myślę, że tak zostawimy sobie 310 sztuk złota i postawimy sobie od razu też kilku, słuchajcie, łuczarzy. I teraz za resztę drewna postawimy sobie kolejne kopalnie żelaza, tak żeby mieć szybką produkcję. No i skończyło się nam niestety drewno. Nie możemy już dokupić drewna, możemy sprzedać za to żelazo. Teraz dokupimy sobie troszkę drewna i postawmy sobie zbrojownię. Zbrojownię postawimy sobie w tym miejscu i zaraz zaczniemy się zajmować żywnością, jak tylko dostaniemy pierwszą dostawę drewna od drwali. No i dobra, mamy pierwsze zapasy drewna. Myślę, że warto by było zacząć mimo wszystko od produkcji pszenicy. Z tego względu, że po prostu nie mamy zbyt dużo żywności. Potrzeba drewna. Mamy jeszcze więcej drewna, bardzo fajnie. Kolejne, ok. No i dobra, dzięki temu możemy teraz sobie postawić młyn i zaraz się będziemy ratować, słuchajcie, przed klęską głodową. Drewno już idzie, nie płacz mój skrybo, budujemy sobie młyn, budujemy sobie kilka piekarń. Tutaj pożary mają być, tak, z tego co pamiętam, także sprzedajemy kolejną porcję żelaza i budujemy cysternę. Cysternę zbudujemy sobie jedną w tym miejscu, drugą cysternę zbudujemy sobie tutaj przy naszych piekarniach. No i myślę, że na razie będzie musiało to wystarczyć, gdyż nie mamy już żywności. Możemy sprzedać kolejną porcję żelaza, która właśnie trafia do nas na skład zapasów i kupić za to... Ach, żywności nie możemy sobie kupić. Niedobrze, nie sprawdziłem tego wcześniej. Bardzo, bardzo niedobrze w takim razie. Mamy do poru wykorzystane nasze, słuchajcie, zasoby. Możemy zrobić jedynie coś takiego i spowolnić spadek popularności do momentu, aż wyczerpie się nam zapas złota. No, co nie jest wcale takie krótkotrwałe. No dobra, myślę, że na razie jesteśmy bezpieczni. Mamy kolejne dostawy żelaza, kolejne złotko oczywiście do naszych mieszkańców wpada. Dzięki temu budujemy sobie kolejną piekarnię i kolejny domek. Zaraz sobie zbudujemy, tylko niech dotrą do nas nasi drwale z drewnem. Super, dwa domki możemy postawić. No trochę szybciej nam będzie kasa uciekać, ale to nic. Kolejny drwal już idzie, też widzę go na horyzoncie, także sobie zaraz tutaj postawimy, moi drodzy, kolejną kopalnię żelaza. Dobra. Kolejna kopalnia żelaza już stoi. Myślę, że gdzieś jeszcze jedną będziemy mogli wcisnąć
I na tym się skończy. Pierwsza mąka trafiła już do obiegu i zaraz żywność zacznie być produkowana. Bardzo, bardzo dobrze. Kamień możemy kupować, tak? No dobra, no to jest już jakiś plus. Warto by było dobudować jeszcze kilka chatek drwala. No i dobrze by było, gdybyśmy dostali jeszcze drewno na kamieniołom. Przydałby się nam bardzo kamieniołom, nie powiem, że nie. Dobra, mamy to. I jednego szybko woła postawmy. Dobra, sprzedajemy znowu żelazo. I mamy już żywność, także przykro mi, ale już nie dostaniecie więcej żarełka. Znaczy, nie dostaniecie więcej pieniędzy. To już wam będzie musiało wystarczyć. Dokupmy szybko drewna i dostawmy tutaj woły. Może trzy, żeby były łącznie. Tutaj już nie wciśniemy kolejnego kamieniołomu, ale możemy postawić kamieniołom drugi tutaj. I postawmy od razu też dwa woły tam obok. Możemy sprzedać znowu żelazo, dokupić trochę drewna, żeby nam nie brakło dla naszych łuczarzy tego drewna. Zaraz zajmiemy się organizacją kamienia na koszary, ponieważ niebawem dojdzie do ataku na naszą siedzibę. Bardzo niefajnego. Zbudujmy sobie jeszcze jedną farmę pszenicy. Myślę, że nawet dwie farmy pszenicy będą nam potrzebne. No i dobra, myślę, że taka ilość farm pszenicy będzie wystarczająca. Znak mamy na południu, dwa znaki mamy na południu z tej strony, jeden znak mamy na południu z tej strony. Także no, jest to dosyć ryzykowne, bym powiedział. Zbudujmy jeszcze jeden, słuchajcie, jeszcze jedną zbrojownię. Tylko bym to zrobił może w ten sposób. Ojejku. Dobra. I dobudujmy tę zbrojownię w tym kierunku. Ok, i to będzie musiało nam na razie wystarczyć. Czekamy oczywiście na kamień z kamieniołomów. Zaraz woły powinny ruszyć do nas do zamku. Sprzedajemy to. No i całkiem zgrabnie nam zaczyna to wyglądać, całkiem nieźle. Dobudujmy sobie jeszcze jednego łuczarza w takim razie, skoro mamy taką możliwość, mamy finanse. Niewielka grupa żołnierzy arabskich zmierza w kierunku naszego zamku. No i bardzo niedobrze, ale pierwszy wół już do nas idzie, nie musimy kupować kamienia, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. Mamy sporo drwali, którzy produkują nam duże ilości drewna. W sumie to mieliśmy jeszcze dobudować, moi drodzy, jedną kopalnię żelaza i zbudujemy sobie tutaj na wejściu. I to jest maks, co możemy sobie postawić. Sprzedajmy teraz na szybkości to. Ja bym, słuchajcie, zaczął kupować to, ten kamień mimo wszystko, bo arabskie wojska właśnie atakują. Arabskie wojska atakują. Dobudujmy sobie jeszcze na szybkości kilka domów, bo brakuje nam mieszkańców. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów. Panie, nie możemy tam dojść. Są w stanie ich trafiać? Są w stanie ich trafiać. Niewolnicy jacyś są? Niewolników nie zarejestrowałem. Bardzo mnie to cieszy. W pierwszej misji wiadomo jak jest. Zapasy czekamy na rozkaz. Bardzo skromny. Kolejnych 5 łuczników. Musimy wyeliminować jak najszybciej naszych przeciwników. Łucznicy arabscy konni już praktycznie wszyscy wybici. Zostało tylko kilku procarzy. Atak został rozbity. Jeszcze tutaj jeden procarz jakiś szalony się do nas uśmiecha. Dobra. No i udało się nam odeprzeć pierwszy atak. Bardzo mnie to cieszy. Sprzedajemy żelazo. Musimy dobudować koniecznie sporą ilość piekarni, bo tutaj się nam zaczyna robić problem. Czy lord się nam zbugował? Nie, na szczęście nie. Już myślałem, że się nam zbugował. Ok, zróbmy to w ten sposób. Dobra, i teraz trzeba nam więcej cystern. Kolejna cysterna tutaj, jeszcze jedną cysternę postawmy sobie tam i jedną cysternę awaryjnie w tym miejscu. Dobrze. I teraz możemy się skupić wreszcie na budowie, słuchajcie, jakichś umocnień i myślę, że w miarę szybko będziemy w stanie to zrobić. No, oczywiście znów nie mamy populacji zbyt dużej, bo pobudowaliśmy cysterny. Tutaj to funkcjonuje nieco wolniej, tak jak w twierdzy HD za dawnych czasów. Dobra, lordzie, wracaj na siedzibę, nie ma sensu, żebyś tutaj stał. Okej, z żywnością jest tak sobie, za mało mamy piekarni. Także dobudujemy sobie jeszcze te piekarnie. Jedną tutaj, drugą tutaj, trzecią tutaj. No, myślę, że można zrobić sobie odstęp, zrobić coś w tym stylu i zbudować jeszcze jedną cysternę z wodą. No właśnie. Zdążą to zgasić, zanim to się rozprzestrzeni? No, niby zdążyli. Okej, wszystko pod kontrolą, bardzo fajnie. Cieszę się strasznie, że tak to wyszło, że nam się nic nie schajcowało. Dobra, budujemy, słuchajcie, wieżyczkę. Budujemy wieżyczkę w tym miejscu i w tym miejscu na razie. I zaraz będziemy budować murki, które będą się z nimi łączyć.
dzięki którym będziemy mogli obsadzać na nie wojsko. Możemy dokupić trochę kamienia, żeby przyspieszyć ten proces. Zróbmy to może w ten sposób. Tutaj puścimy to tak. Połączone. I połączone. Dobra, i teraz jeszcze tylko schodki, żeby można było wejść na górę. Twoja popularność rośnie. No i wiadomo, że można by było wrzucić więcej tych uczników na tą wieżyczkę, ale wrzucamy po 5 jednostek, tak jak, że tak powiem, ustawa przewiduje. Czekamy na rozkazy. Kolejnych 5 łuczników, wrzucamy ich tutaj. Potrzeba złota. I co, ja bym ustawił punkt zborny tutaj tych, a tutaj bym zrobił punkt zborny łuczników. Na razie to będzie musiało nam wystarczyć. Możemy tu jeszcze blanki dorzucić, na wypadek gdybyśmy mieli ekstra łuczników, których byśmy mogli obsadzić właśnie na tych murach. Tak więc też zróbmy. Nie mamy złota. Brak złota, mój panie. No dobra, sprzedajemy żelazo, mamy złoto, rekrutujemy kolejnych łuczników. Jest ich trochę znowu, bardzo fajnie. Jeden młyn nam nie wyrabia. Trzeba dobudować jeszcze jeden młyn. Zbudujmy go może w tym miejscu, w sztukach 2. Dobudujmy chałupki. Znowu chałupki są nam potrzebne. Arabskie wojska atakują. Ok, skąd atakują? Z południa atakują. No dobra, to podeślijmy naszych łuczników dzielnych w to miejsce. Może jakąś wieżyczkę tutaj zdążymy zbudować jeszcze na szybkości. Już są niestety zbyt blisko, no ale mamy taką silną grupę łuczników, że bez problemu daliśmy sobie radę z tym atakiem. Zbudujmy coś takiego w tym miejscu. Przydałoby się nam coś takiego, żeby można było właśnie bronić naszych poddanych. Mamy jeszcze trochę kamienia, także bramę wrzućmy. Na razie niech łucznicy zajmą miejsce na tej bramie. No i przejdźmy do meritum sprawy, czyli produkcji chmielu. Co, żeby zacząć produkcji piwa? Myślę, że 4, max 5. Piątej nie zmieścimy, musielibyśmy usunąć ten tartak, ale nie mam zamiaru tego robić. Niech będzie, że tyle wystarczy. Dorzućmy jeszcze z 2 farmy pszenicy. Może gdzieś tutaj jeszcze farmy chmielu wciśniemy, co? No, na razie nie ma miejsca na kolejną farmę chmielu. Cały plon stracony, ser. Ledwo zaczęliśmy produkować chmiel i już nie mamy chmielu. Ciekawe. Dobra, zbudujmy sobie w takim razie tutaj jedną cysternę i sprzedajmy trochę żelaza. Potrzebujemy tych cystern nieco więcej. Tutaj kolejną cysternę. W mieście przydałoby się nam więcej cystern. Zbudujmy tutaj kolejną cysternę. Gdzieś tutaj jeszcze jedną. I może gdzieś tutaj przy tych wszystkich kopalniach, kamieniołomach jeszcze jedną cysternę. Dobra, dobudowałem sporo ilość domków. Myślę, że to już tam wystarczy. Myślę, że trzeba by było powiększyć spichlerz nieco. Te domki, które tutaj stoją, warto by było zburzyć. Ciekawe, że ten przycisk cofnięcia działa w tej grze. Śmieszna sprawa. Dobra, domki 2 trzeba dobudować, bo wyburzyliśmy domki. Także tutaj sobie zbudujemy domek. Ok, i myślę, że możemy zbudować kościół. Tylko najpierw trzeba sprzedać nieco żelaza. I zbudujemy sobie kościółki. Jeden. Zaraz drugi. 2 kościółki, myślę, że na razie będą spoko. Popularność plus 1 z podatków. Myślę, że zaraz ruszy nam też z religii bonus. Bardzo by było fajnie, bardzo by było miło. Zróbmy coś takiego, że puścimy murek w tym kierunku i zawiniemy nim w tą stronę i zrobimy też tutaj wieżyczkę zaraz obronną w tym miejscu. 5 łuczników rzućmy sobie tutaj na wieżyczkę. Będą mieli trochę lepszy zasięg. Pięknie. Czy my mamy koksowniki? Nie mamy koksowników niestety. Dobra, 8 kamienia już jest na składzie. Czekamy na oczywiście większe ilości kamienia. Warto by było tutaj zbudować też bramę wejściową, żeby nas tutaj nie nękali podjazdami jakimiś. A jak z bronią? Nie mogę handlować bronią. Szkoda. Bardzo duża szkoda. Możesz na nas. Postawmy sobie 5 włóczników. Gdzieś tutaj ich usytuujmy. Myślę, że przydałoby się jeszcze kilka cystern. Budynki płoną, ser. No, pięknie w porę. Dobrze, że tą cysternę tam postawiłem. Bardzo, bardzo fajnie. Możemy zrobić już coś takiego wstępnie. Niewielka grupa żołnierzy arabskich zmierza w kierunku naszego zamku. Tutaj kolejną bramę trzeba będzie postawić, ale to zaraz. Najpierw postawimy sobie, znaczy dokupimy sobie kamienia. Zrobimy tutaj bramę. I teraz, słuchajcie, postawimy kolejną wieżyczkę obserwacyjną w tym miejscu. I mamy tutaj 5 łuczników, wrzucamy ich na wieżyczkę. I zostaje 2 tutaj. Dobra. Piękna sprawa. Rekrutujemy tylu, ile jesteśmy w stanie, czyli niewielu. Sprzedajemy żelazo.
Rekrutujemy tylu, ile będziemy w stanie tym razem. No i zobaczymy, skąd nas atakują arabskie wojska. Znowu nas atakują z lewego dolnego rogu. Także tym razem musimy nasze jednostki strzelające wrzucić tutaj na murki. Tak też zrobimy. Niech będą te mury wzmocnione, niech te mury będą wypchane naszymi żołnierzami. Dokupmy jeszcze trochę tych łuczników. Kilku kolejnych możemy ich też tutaj wrzucić, nie ma problemu. Bardzo fajnie. Ten atak jest zdecydowanie silniejszy niż poprzednie. Mamy tutaj już do czynienia z ciężkimi zbrojnymi arabskimi. Możemy dobudować, słuchajcie, tutaj postoje wołów, ponieważ nie radzą sobie z odbiorem kamienia. Także myślę, że będzie to dobrym ruchem. I możemy sobie zbudować tutaj bramę. Bramę, którą bym zrobił może w ten sposób. I obok tej bramy zaraz wieżyczkę obwodową też bym wcisnął. No i teraz będziemy mieć siedzibę otoczoną, tak zwaną. Przynajmniej powinien się nam pojawić ten komunikat, że siedziba została otoczona. Wzmacniamy mury oczywiście. No zbrojni arabscy sieją spustoszenie, wybijają nam woły. Na szczęście nie niszczą nam budynków. Dobra, jeden, dwa postoje wołów nam zniszczyli, trzy postoje wołów chyba nam zniszczyli. Też wydaje mi się, że dwa. Ale jakbym słyszał trzy. No nic, w każdym razie problem został zaniechany. Sprzedajemy znowu żelazo. Rekrutujemy pięciu łuczników tutaj na wieżyczkę obwodową i myślę, że tak ekstra 10 moglibyśmy wrzucić tutaj na bramę. Tylko najpierw się muszą nam zebrać, bo już poszli swoimi ścieżkami. Dobra, wrzucamy 10 łuczników tutaj na bramę i myślę, że to już wystarczy. Resztę łuczników będziemy wpychać w tym kierunku. Czy mamy jakiś kamień? Na razie nie mamy kamienia, ale to wszystko się nam pięknie zaraz rozbuja. No i możemy zacząć, słuchajcie, budować browary. Bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że tak z 5 browarów na początek będzie dobrą ilością. Nie mamy złota, żeby kupić kolejne cysterny, a tutaj się robi coraz bardziej tłoczno i fajnie by było, żeby była tutaj jeszcze jedna cysterna. W tym miejscu i w tym miejscu też jeszcze kolejne cysterny wbudujemy, żeby było jak najwięcej pracowników, którzy będą nas chronić przed tymi pożarami. I kilka domków możemy zbudować sobie w tym miejscu. Ciasno, 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 jeszcze raz ciasno. No ale tak to już wygląda, tak to już jest. Zrekrutujmy sobie tych łuczników kolejnych. No, mamy ich 12, wrzućmy ich tutaj na bramę obronną i myślę, że to będzie już wystarczająca ilość, żeby wybronić nasz zamek przed każdym atakiem kolejnym. Mamy w tej chwili 9 chmieli na naszym składzie zapasów. Myślę, że warto by było teraz zainwestować w kolejne farmy chmielu, tylko nie wiem, czy jesteśmy w stanie gdzieś jeszcze wcisnąć te farmy. Jedną nam się udało wcisnąć, na resztę przyjdzie nam troszkę poczekać niestety. Jak to drzewo zniknie, będziemy mogli wcisnąć kolejną farmę chmielu. No i kolejny raz żołnierze arabscy zmierzają w kierunku naszego zamku. Z jedzonkiem stoimy całkiem sympatycznie. Ja myślę, że można by było jeszcze dobudować kilka piekarń. A niech będzie, że 5. I możemy teraz dać plus 4 i zacząć pobierać podatki. Możemy sprzedać żelazo, możemy sprzedać trochę kamienia, tylko chciałem jeszcze tutaj pogrubić te mury. I może jeszcze blanki jakieś rzucić na te murki. Mamy oblankowane wszystko elegancko. No i dobra. Myślę, że to będzie git. No i myślę, że możemy teraz w tym momencie już zacząć też produkcję krzyżowców. Ok, w ten sposób. Możemy sprzedać resztę kamienia, zrekrutować kolejnych 10 łuczników. I wrzućmy ich sobie tutaj, niech stoją, niech bronią. Tym razem przeciwnicy ruszają z lewego dołu, ale idą w kierunku naszych farm. Dziwna sprawa, że nie wysyłają jakichś, słuchajcie, niewolników. Straciliśmy jakiś budynek, bardzo dużo straciliśmy mieszkańców. Okej, no ale bez ogólnie jakichś dramatów się obyło, na szczęście. Odbudujemy sobie te dwa domki i zaraz się nas powrotem wszystko tutaj zrekrutuje, zapełni i będzie git. Jak widzimy na załączonym obrazku, nasza straż pożarna działa wyśmienicie. Myślę, że możemy sobie tutaj jeszcze wcisnąć gdzieś jedną cysternę z wodą. Gdzieś tutaj kolejną cysternę z wodą dorzućmy. Może jeszcze tutaj i tutaj. No i myślę, że tutaj jeszcze jedną, tutaj jedną. Tutaj mało tych cystern mamy relatywnie. Tutaj przy tych kamieniach możemy cysternę jakieś rzucić i na obrzeżach jeszcze z kilka
żeby było bezpiecznie. Tutaj możemy dobudować kilka domków, cysternę jedną mamy w środku, ale dobudujemy jeszcze jedną. No i w ten sposób jesteśmy już, słuchajcie, no, na maksa zabumelowani, jeżeli chodzi o straż pożarną. Mamy 12 piw, czyli pozostało jeszcze 38 do zebrania. Na luzie, powolutku sobie do tego dojdziemy. Rekrutujemy sobie kilku kolejnych łuczników. No i tutaj oczywiście kamień został znowu ogołocony. Nie mamy tutaj postoju wołu, bo nam je zburzyli. Rekrutujemy kolejnych łuczników. No i zaraz będziemy mogli rekrutować pierwszych zbrojnych, moi drodzy. Tylko że nam nie wyrabia, słuchajcie, gospodarka żywnością. Nie jest źle. Fajnie by było właśnie, żeby nam wyrabiało wszystko tak jak trzeba. Nie mamy miejsca na kolejne piekarnie. Znaczy, możemy zbudować piekarnię w tym miejscu. Tak też możemy w sumie zrobić. Dlaczego by nie? Będą mieć to prawda kawałek do przejścia, ale myślę, że sobie spokojnie z tym poradzą. Tutaj możemy jeszcze wcisnąć trzy piekarnie. Drewno się nam skończyło. Możemy sobie na luzie dokupić trochę tego drewna. Dobra, dobudujemy tam jedną farmę chmielu. Mówiłem o produkcji pszenicy, ale chyba nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Nie możemy kupować żywności. To jest bolączka tej misji. Musimy gdzieś tu jeszcze wcisnąć jedną farmę pszenicy. Tak mi się wydaje, że to jest jedyne rozsądne podejście do tej sytuacji. Bardzo jestem ciekaw. Nie, tu się mieści, ale tutaj się nie da tego zbudować. Kolejny raz wojska arabskie nas będą atakować. Myślę, że można było dorzucić tutaj kilku kolejnych łuczników na mury obronne. No i ledwo łączymy koniec z końcem, ledwo ciągniemy moją ogromną populację i nie jesteśmy w stanie zaspokoić jej potrzeb względem produkcji żywności. To może być problematyczne. Jest to pierwsza misja, w której mamy takie problemy. Sprzedajmy nieco kamienia, sprzedajmy nieco żelaza. Czekamy na trzeba nam nowych rekrutów, sir. Możemy zrekrutować kilku kolejnych łuczników. Trzeba nam nowych rekrutów, sir. Tym razem arabskie wojska atakują z prawej strony. Miałem nosę, żeby tutaj wrzucić kolejnych żołnierzy. Dobra, mamy kolejnych łuczników. Dorzućmy ich tutaj oczywiście. Myślę, że bez problemu i w miarę szybko sobie poradzimy z obroną tego miejsca. Co najważniejsze, bez przerywania, słuchajcie, produkcji naszych farm, chociaż tutaj widzę pewnego rodzaju zagrożenie i chyba będzie trzeba z nim zawalczyć w niecodzienny sposób, wysyłając do obrony naszych łuczników na blisko. Jest ich 32, także myślę, że miara szybko sobie poradzą. Odszukać cel. Celować spokojnie. Strzały gotowe. Już tam zmierzamy. Karbować strzały. Odszukać cel. Celować spokojnie. Obrońcy zamku trzymali się dzielnie. Ruszamy na karbować strzały. Okej, wycofali się. Wyruszamy. Dobra, wrzućmy ich tutaj wszystkich. Straciliśmy farmę chmielu niestety i cysternę. No nic, odbudujemy to. Nie ma problemu. Cysterna myk i, farma chmielu. No niestety. Odrosło drzewo. No ale dobra, udało się nam wcisnąć tą... O, tutaj jeszcze możemy. Farma pszenicy by się nam przydała jeszcze jedna. Ale nigdzie już nie wciśniemy tutaj. No nic, czekamy. Czekamy w takim razie na dalszy rozwój. Jak tam z piwem nam idzie? 31 piw. No ale żywności faktycznie nie ma. No i mamy kolejny pożar. Na szczęście bardzo szybko się udało go zaniechać. Tutaj piękna produkcja, słuchajcie, pszenicy. Piękna produkcja mąki. Zaraz będziemy mieć jedzonko. Bardzo duża populacja, moglibyśmy fajne podatki z tego zbierać. Cały plon stracony, pszenicy, tak? Nie. Tak, cały plon pszenicy stracony, niestety. Nie, chmielu. Tu pszenica ma się dobrze, okej. Okay. No dobra, czyli zbiory były pomyślne. Zaraz tutaj będziemy mieć mąki coraz więcej. Już tutaj wszystkie piekarnie ruszyły do boju, do ataku. Mamy 33 piwa, także zaraz powinno nam się udać ukończyć tę misję. Bez już jakichś większych problemów. Dobudujmy sobie tutaj dwie chatki, powiedzmy. Miejmy jeszcze trochę więcej ludzi do wykorzystania. Sprzedajmy nieco żelaza, sprzedajmy nieco kamienia. Możemy zrekrutować tych krzyżowców. No i mamy 14 krzyżowców. Wrzućmy sobie ich na siedzibę, bo dlaczego by nie. Kolejnych 15 łuczników wysyłamy na tą bramę obronną. Myślę, że to będzie spoko. Z pszenicą dalej kulejemy, ale już mamy prawie 40, słuchajcie, piw. Także zaraz będziemy kończyć tę misję. No i kolejny raz wojska arabskie zmierzają w kierunku naszego zamku. Niepokojące, ale nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić. Jest jak jest.
Nie możemy handlować bronią. Myślałem, żeby sprzedać trochę broni, a dać chłopom pieniążki w ramach rekompensaty za brak żywności. Ale widzę, że tutaj już sobie będziemy zaraz radzić. Możemy dobudować jeszcze jakiś browar, żeby nawet szybciej nam to poszło. Wojska arabskie atakują znów z prawej strony. No, to będzie znów problematyczne. Mam nadzieję, że uda nam się to wybronić ładnie. Bez większych problemów. No co, nic nie możemy więcej zrobić, niż tylko czekać na rozwój sytuacji. Zaraz tych naszych łuczników wyślemy ponownie do ataku, raczej do obrony. Ruszamy natychmiast. Wysyłamy ich, bo zaraz nam zniszczą farmę. Mamy 32 łuczników. Myślę, że spokojnie sobie poradzą z tymi zbrojnymi. Celować spokojnie. Strzały gotowe. Karbować strzały. Odszukać cel. No i pięknie poradziliśmy sobie z tym atakiem. Dwie farmy chmielu straciliśmy, co prawda, ale to nic. Szkoda tylko, że jedna była w trakcie zbiorów. Tutaj możemy kolejne farmy chmielu postawić. Za jeszcze chwilę, jakbyśmy mogli też postawić tam farmę chmielu. Tu możemy farmę chmielu wcisnąć też. Super. Jak tam z piwkiem stoimy? 44 sztuki. Także za chwilkę kończymy tę misję. Bardzo fajną swoją drogą misyjkę. Taką na chillu. Przypomina mi pierwsze misje twierdzuni. Zróbmy to tak. Niech mają trochę więcej. Spichlerz jest pusty, także nie mamy tutaj o czym dyskutować. Nie wyrabiamy z chlebkiem, za mało farm pszenicy mamy, żeby udźwignąć tak duży ciężar produkcyjny. Tak więc słuchajcie, no albo byśmy musieli zrezygnować z chmielu. Ależ ogromna łapówka. Dziękuję ci. A nie możemy zrezygnować, ponieważ nie mamy go w tej chwili w ogóle. Jeszcze jedno piwo jest produkowane na chwilę obecną. Nawet 2-3, z tego co widzę, tam toczą byczuszki, także spoko. Czyżbyśmy mieli już to mieć ukończone? 48 piw, 49, no to już będzie koniec w takim razie. Także spokojnie możemy rozdawać pieniądze do końca misji. Okej, mamy to. Nawet, nie wiem, skąd indziej po prostu to piwo przyszło. No i Ryszard podnosi się chwiejnym krokiem, bo zbyt dużo piwa wypił. Podkradał z zapasów, które mieliśmy przekazać dla naszych żołdaków, czy tam Turków. No i staje w słońcu. Misja piąta, Jerozolima, decydujący atak. Moi drodzy, Jerozolima w następnym odcinku. Z mojej strony na dziś to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Twierdzy Krzyżowiec, kampanii historycznych. Cześć!